Wykonuję ten rozkaz! Utrzymać pozycję! Potrzebujecie wsparcia. Przybyliśmy najszybciej, jak się dało. Nie ma teraz czasu na obijanie się, generale. O złote cię, skurczybyku. Jesteś ostatnią osobą, której się spodziewałem. Panowie, nie chciałbym wam przerywać, ale tubylcy zaczynają się burzyć. Dzięki, że nam pomogłeś. Mam nadzieję, że jest was więcej. Generale, pan wie, że potrafię się odnaleźć w każdej sytuacji. Może jesteś cholernym piratem, Raydor, ale uratowałeś dzisiaj moich ludzi. Będę o tym pamiętał. Do usług, generale. Przeładuj, Jimmy. Te cholerne paskudy wciąż tu lezą. Mamy największe strzelanie do kaczek w galaktyce. Nie chcę ci psuć zabawy, ale musimy już ruszać w kierunku głównego skupiska Uli, migiem. Ale rozkaz, kolego. Na ziemi czerwie nydusowe, nad głową coś fruwa. Trudno ruszać w kierunku czegokolwiek. Ty to zawsze potrafisz podnieść morale. Jak się trzymasz, generale? Przeklęta trucizna. Powiedziałem tym gamoniowatym lekarzom, żeby obcięli mi rękę i pozwolili wrócić na front. Jestem jednak w kiepskim stanie. Zdecydowałem się przekazać ci dowodzenie. Rozumiem. Wiem, że to nie jest łatwa decyzja. Łatwa? Synu, łatwiejsza do podjęcia, kiedy pomyślę, co ciebie czeka. Musisz dotrzeć do głównego ula i wybrać między zniszczeniem ich posiłków na ziemi lub wsparcia powietrznego. Nie będzie czasu na jedno i drugie. Bez obaw, generale. Poradzę sobie z zergami. Przy pierwszej okazji proszę wrócić na statek i dać się opatrzyć. To rozkaz. Na żywo dla UNN mówi Kate Lockwell. Szokujące wieści. Dziś w nocy zastępy zergów zaczęły wycofywać się do głównego ula na planecie Char. Choć nie porzuciły już podbitych światów, to większość obcych zgromadziła się wokół ognistej planety. Co to może znaczyć, Kate? Do końca nie wiemy, Donny. Będziemy cię informować, gdy tylko czegoś się dowiemy. Wiem, co to znaczy. Nic dobrego. Komandorze. Dzięki waszym wysiłkom zabezpieczyliśmy lądowisko. Generał Warfield twierdzi, że w obecnej sytuacji atak na główny ul byłby samobójstwem. Musimy pomyśleć o dywersji, która zmiotłaby część umocnień obronnych zergów. Wiesz co? Tak sobie dumałem. Boję się tego bardziej niż zergów. Nim ruszymy na główny ul, musimy załatwić czerwienie dusowe. Zergi wyskakujące spod ziemi dość źle wpływają i na zdrowie, i na samopoczucie. Jeśli umieścimy w odpowiednim miejscu ładunki, może uda nam się zalać całą sieć lawą. Co pan na to, generale?
Dosyć niebezpieczne przedsięwzięcie, ale może się udać. Większym problemem są i tak latające zergi. Nawet jeśli rzucimy jednostki naziemne, to bez wygranej w powietrzu nie będziemy mogli zapewnić im osłony przeciwpowietrznej. Jakieś pomysły? Wywiad donosi, że 80% latających zergów gnieździ się na zainfekowanej platformie zawieszonej na niskiej orbicie. Jeśli je tam załatwimy, przestrzeń powietrzna będzie nasza. Cholera. Skoro ta platforma jest taka ważna, to czemu nie zrzucimy tam bomby jądrowej? Gniazda leżą głęboko pod ziemią. Wybuch na powierzchni nic im nie zrobi. Musimy zrzucić tam grupę uderzeniową i zabrać się za platformę kawałek po kawałku. Decyduj, Raynor, na co uderzamy. Czerwiami możemy się zajmować na bieżąco, ale nie damy sobie rady bez wsparcia powietrznego. Musimy zniszczyć tę platformę. Przylecieliśmy aż tutaj, żeby teraz z powrotem lecieć w kosmos? Chciałbym móc iść z tobą. Daj im popalić, Raynor. Jednostki latające zergów używają tej starej platformy kosmicznej jako bazy operacyjnej. W rzeczywistości składa się z kilku mniejszych platform powiązanych ze sobą na orbicie geostacjonarnej. Gniazda są położone zbyt głęboko, by je zniszczyć za pomocą bombardowania, a oczyszczenie całości przez oddziały lądowe będzie kosztowne. Adiutancie, jak to się utrzymuje na orbicie? Jak jest zasilane? Potwierdzam. Odczyty termiczne pokazują wzrost temperatury na platformach. Temperatury rdzenia są stabilizowane przez wieże z chłodziwem, działające mimo plagi zergów. Doskonale. Tego rozwiązania szukaliśmy, generale. Wskoczymy na platformę i zniszczymy wieże w każdej części. Reaktory osiągną stan krytyczny, a ich eksplozja załatwi zergi za nas. Doskonały plan. Minąłeś się z powołaniem, Raynor. Byłby z ciebie doskonały oficer sztabowy. Sądzę, że znajduję się we właściwym miejscu, generale. A teraz zabierajmy się do roboty i ruszajmy na platformę. Kerrigan nie da nam drugiej szansy. Śmiało! Co się dzieje? Za mało minerałów. Komandorze, skanuję, żeby potwierdzić namiary wszystkich wież. Mam. Zaznaczę współrzędne wieże na mapie. ERK gotowy. Rany, to całe miejsce się wije. Kiedy zniszczymy wieże z chłodziwem, platformy spłoną. Razem ze wszystkim, co na nich będzie. ERK gotowy. Zwarty i gotowy. ERK gotowy. Wystraszyłeś mnie! Tak jest, szefie! ERK gotowy. Za mało minerałów. Tak. Dołożyć komuś? ERK gotowy. Gotowy.
Lepiej, żebym tego nie żałował. ERK gotowy. Nadgodziny. No pewnie. Ha? Tak? Chcesz ze mną zadrzeć, chłopcze? Nie mogę tutaj budować. Dobra. Za mało minerałów. Rozbudowa ukończona. ERK gotowy. Gotowy do akcji. Zwarty i gotowy. ERK gotowy. To twoja forza. Co się dzieje? Słyszymy. Dołożyć komuś? Rozbudowa ukończona. Tempo, tempo, tempo! Zadrzeć, chłopcze? Uwaga, idzie się! Chcesz ognia?
tak, dowódco? Cokolwiek to znaczy. Przyjąłem. Tak jest. Komandorze, trzymajcie się z dala od tych wejść do tuneli. Czujniki pokazują, że pełno tam mutalisków. Zrobię to. Jestem w drodze. Rdzeń reaktora się topi. Ruszać się! Niech pan stamtąd ucieka. Okej. Tak, dobrze. Przydałaby się nam pomoc. Zatankowany. Wydasz jakiś rozkaz? Zaraz wybuchnie! Poszła. Uwaga! Biorę się za to. Wkraczam. Baza jest atakowana. Złe wieści? Dobra. Robi się. Odbieram sygnały silnej obrony przeciwpowietrznej z tej platformy. ERK gotowy. Ulepszenie opracowane. Co się dzieje? Ta, niech będzie. Ta platforma jest dobrze zabezpieczona przed atakiem naziemnym. Rozbudowa ukończona. Co się dzieje? Kupa roboty, co? ERK gotowy. Złe wieści? Tak jest, szefie! Chcesz ze mną... Chcesz ognia?
Ulepszenie opracowane. Gotowy do akcji. Żebym tego nie żałował. A! Wystraszyłeś mnie! No pewnie. Robi się! Przełączam cię. ERK gotowy. Tempo, tempo, tempo! Eskadra w drodze. ERK gotowy. Wkraczam. Tak jest. Kurs wyznaczony. Pole minerału wyczerpane. Szeregu, chłopaki. Stworzony do walki. No. Jestem w drodze. No dawaj! No i co tak długo? Co jest? Waga ciężka! Pokaż, na co cię stać! Zdecydowanie! Dołożyć komuś? Złe wieści? Co się dzieje? No pewnie! Zagoria aktywny! Spokojnie, coś się tak zapali. Pole
minerałów wyczerpane. Przełączam cię. Co się dzieje? Aha. Pole minerałów wyczerpane. Ta. Wyjące silniki. Pole minerałów wyczerpane. Jestem w drodze. Wkraczam. Pole minerałów wyczerpane. Ulepszenie opracowane. Pole minerałów wyczerpane. A! Wystraszyłeś mnie! Co się dzieje? No! Śmiało! Ty tu jesteś szefem. O, naprawdę? Weź się stamtąd! Szybko! To pułapka! Złe wieści? Tak! Zwarty i gotowy! Tak! Wywoływałeś mnie? To powinno wystarczyć. Spójrz na to. Uwaga! Wykryto niezidentyfikowany organizm zergów. Ma niespotykane rozmiary. Cholera! Jeszcze tego nam było trzeba. Lepiej to rozwalmy, zanim zrobi demolkę.
Baza jest atakowana. Gotów na wojnę? Zgoda. Tak, rzeczy są. Zwarty i gotowy. Tak jest, szefie. Zmieści? Stworzony do walki. Tak jest. Wystraszyłeś mnie. Dobra, zwarty i gotowy. Twoje jednostki są atakowane. Tutaj budować. Co się dzieje? Zwarty i gotowy. A! Ulepszenie opracowane. O, naprawdę? Tak.
Wyłączam cię. O co chodzi? Dostrojona. Załatwione. No. Spokojnie. Śmiało. No pewnie. Masz jakiś rozkaz? Siewie! Tempo, tempo, tempo! Pokaż na co ci... Szeregu, chłopaki! Spokojnie, coś się tak napali. Tak jest, komandorze. Uwaga, idzie się. Oczywiście. Rozkaz od... Time!
mogę się doczekać. Pole minerałów wyczerpane. Dlaczego nie? Jasne? Pewnie. Ulepszenie. Opracowanie. Dawaj! Niech pan stamtąd ucieka. Mam to. Proszę o wsparcie. Proszę o wsparcie. Ta. Już. Za chwileczkę. Poszło. Dobra robota z tymi wieżami. Wyczerpane. Zrobię to. Pole minerałów wyczerpane. Przyjąłem. Opuścić statek. Pole minerałów wyczerpane. Pole minerałów wyczerpane. Twoje jednostki są atakowane. To powinno wystarczyć.